filmie, widzowie, udało mi się zarobić 5 miliardów. Naprawdę, nie żartuję. To, co się wydarzyło w tym filmie, jest po prostu niesamowite. Oglądajcie do końca, bo naprawdę warto. Wleciał konkurs na 200 milionów. Subik, live w komentarzu swój nick z Minecrafta, na którym grasz na serwerze rapi.pl. Ten odcinek miał być strapa, ale wyszło totalnie co innego. Ja nie przedłużam, miłego oglądania. Siemano, widzowie, dzisiaj zaczynamy tutaj odcinek potężnym dealem. Mianowicie, tutaj dostałem propozycję od ziomeczka, żeby tutaj zarobić troszeczkę siana. Mianowicie, runka siły, którą miałem tutaj odłożoną, jest na sprzedaż i zobaczy to, co tutaj mamy dostać za nią. No, 4 rapy boksiki po prostu, więc wydaje mi się, że bardzo w porządku cena. To jest taka normalna, tyle jest warta runa siły, 4 rapy boksy. Ja jestem szczerze bardzo zadowolony z takiej transakcji. 35 rapy boksów na moim koncie, no i w porządku, i wydaje mi się, że to będzie już taki max, jaki mam tutaj na update'ik po prostu. Bo też dużą kasę po prostu wydałem na galaktyczne kluczyki. Dlaczego, zapytacie się? Zaraz wam wytłumaczę. No i też cała kasa idzie tak naprawdę na te fragmenty kosmosu. No i w sumie sobie zrobimy opening dzisiaj, jakiś tam malutki czy coś, więc może jakaś kolejna runa siły by wpadła. Ale na samym początku zostawcie lajka, suba, w komentarzu słonik z Minecrafta, losujemy 100 milionów. To, że nie mam ich teraz, to nic nie zmienia. Zaraz będziemy robili super, hiper, giga trapa, który jest taki teraz dość popularny. No i zobaczymy, czy uda mi się kogoś w nim zabić. No i klasycznie tutaj się pojawia osoba, która wygrała 100 milionów z ostatniego odcinka. Kasy masz już na koncie, mordeczko. Więc co, widzowie, tutaj muszę zrobić małą segregację przedmiocików, żeby tu było jak najmniej zajętego ekwipunku. Troszeczkę tych fragmentów jest. Wydaje mi się, że to będą 3 spokojne losowania. No i za te 3 spokojne losowania, no minimum jedną runkę siły bym chciał, no bo kolejne rapy, boksy by się tak naprawdę, przydały. Wiesz, tam na CH6 po prostu zaczynamy losowanie. Lecimy. Mam nadzieję, że to będzie faktycznie, no ta runa siły jedna tutaj musi po prostu nam wypaść. Proszę, proszę, proszę. No niestety, pechowo, kolejny raz to jest trucizna, więc zmieniamy sobie CH na inne. Teraz w ogóle te fragmenty są naprawdę bardzo, ależ to bardzo drogie. Tyle kasy na to idzie, że no wy chyba sobie nie zdajecie sprawy z tego. Ale no, mówię, jedna runka siły no musi wypaść. Proszę, runa siły. Dobra, może nie będę patrzył, tak, o, po prostu nie będę patrzył. Okej, wypada nam jakaś runa. Możemy zrobić jeszcze jedno losowanie, więc zmienimy sobie znowu CH, na przykład na CH 2. Zrobię losowanko i zobaczymy, widzowie, co tutaj to będzie. I będzie mi troszeczkę brakowało na losowanie numer jeszcze jedno, ale zrobimy. I są dwie runy te same. O kurde, to są dwie te same runy, więc raczej siły to nie jest, no bo to byłoby niemożliwe, żeby dwie siłki wydropić na raz. Mamy tu dwie runy siły! Jezu Chryste, Boże, widzowie! Dwie runy siły nam wypadły tak, o! O mój Boże, o mój Boże, o mój Boże! Jaki fart! Ej, szczerze, szczerze, naprawdę, jestem lekko zaspany, widzowie, bo wstałem dopiero, ale to, co się teraz wydarzyło, obudziło mnie lepiej niż nie na kawa czy energetyk, naprawdę, ja pierciele. No dobra, ja mam szczęśliwą pastę, CH2 jest najlepszym CH, więc ja, widzowie, muszę ogarnąć sobie trochę mamony i ja biorę jeszcze raz po prostu to. Jeszcze jedno losowanie trzeba zrobić, no. Tyle, ile kaski teraz zarobiłem, no to sam tak naprawdę jestem w szoku. A potrzebuję tylko dodatkowych 14 fragmentów kosmosu, więc kurde, wydaje mi się, że jest to do ogarnięcia, mimo że kasy mam naprawdę mało, ale to może tego jednego rapy boksa, którego tutaj dostałem, no to sobie go sprzedam, żeby zarobić trochę kasy. 322 miliony, no to rynek wystaw za 310, niech sobie będzie raz. Może ktoś kupi, napisze na czacie, że rapy boks za 310 myliny i niech ktoś go weźmie, bo naprawdę, no dzisiaj czuję, że jest dobry dzień, nie? Dobra, widzowie, udało mi się sprzedać jednego rapy boksa, no i kupujemy sobie kolejnego tam staka fragmentów, no i kurde, lecimy z tym. Niestety tutaj ludzie za mną będą biegać, a ja się boję, że ktoś mi tutaj oskamuje na tego rapy boksa, więc szybko sobie zmieniam CH, wjeżdżam sobie tutaj, idę na CH2 znowu, bo to moje szczęśliwe. Nie, tepnęło mnie na CH1, nieważne, CH2, losowanie, no raczej runy siły numer 3, no nie wydropimy, no bo to byłoby wręcz niemożliwe, ale i tak jestem bardzo, zresztą bardzo zadowolony z naszego po prostu losowania i mamy runę lifesteal, no nie mogło być, widzowie, tak dobrze i tak jest moim zdaniem superowo, no nie ma co po prostu narzekać na to, no bo kurde, no pięknie wyszło, naprawdę, bardzo się cieszę z tego powodu. Odkładam sobie tutaj też, mamy tutaj te runki odłożone pięknie, no i jak to wygląda? Jezu, dwie runy siły. Na razie nie udało mi się ich sprzedać, trudno, no bo tam się negocjują teraz, że jednak 3 rapy boksy za jedną runę, no nie ma opcji. 4 rapy boksy za runkę to jest giga, spoko cena i za tyle jestem w stanie to sprzedać. Taniej, szczerze, nie mam zamiaru. No i widzowie, sobie tutaj ułożymy ekwipunek czy coś. No i jest pomysł na fajnego trapisko, po prostu na takiego trapa, który no jest po prostu przemocny. Widziałem u pewnego youtubera tego trapa. No niestety ten youtuber nawet ani jednej osoby nie zabił z niego, więc no niestety. Ja mam nadzieję, że jednak uda mi się kogoś tutaj ciuknąć w tym trapie, no bo jeśli nie, no to będzie naprawdę słabo. Chociaż szczerze, ten trap wygląda na takiego, którego no ciężko jest zrobić tak, żeby kogoś w nim nie zabić. Jakieś fajne rokety potrzebujemy. No i tak naprawdę to chyba tyle. Do tego potrzebujemy, widzowie, pójść sobie na bezpieczną strefę, wykopać troszeczkę drewna, no bo tutaj drewien
Okienko gra tak naprawdę główną rolę w tym całym trapie, bo musimy zrobić płotki drewniane, chyba tak, no płotki drewniane, no i tutaj po prostu, wiecie, raczej już się domyślacie, o co tutaj może chodzić. No i oczywiście chodzi, widzowie, tutaj o kuszę, którą będziemy przyciągać gości w naszego trapa, no i wtedy będziemy musieli ich po prostu, no, dojeżdżać sobie. No i mam nadzieję, że ja to w ogóle dobrze będę robił, tak szczerze. Czy tak się robi płotek? Nie, to się robi fansgate. Jezu, ja nie znam się, jak to się robi. Trochę na odwrót się robi. Dobra, mamy płot, ich mamy nawet staka tych płotków, więc no, tyle nam raczej powinno wystarczyć. Jeszcze sobie dokopię troszeczkę tego drewnianka i mam nadzieję, że uda mi się kogoś killnąć w ten sposób. No tak szczerze, najważniejsze jest tutaj w tym trapie szczęście, tylko i wyłącznie, bo mamy 25% na to, że kogoś przyciągniemy z tego trapa, z tej kuszy. No i wiecie, na 25%, no to tak szczerze czasami wydaje się jakoś nie za dużo. Pójdę sobie na jakieś CH9 może. No i plan jest taki, że idziemy sobie na przykład na słoneczko, pięknie tutaj. Strężyka sobie wypijemy w razie czego. No i tutaj jest fajne miejsce, w którym musimy zrobić to mniej więcej w taki sposób, że koblujemy sobie to o tak, pięknie. Tak mi się wydaje, że tak to powinno działać. Tutaj sobie robimy drewnem. Gościu nie będzie miał jak wyjść ani wyskoczyć. Tutaj też sobie damy drewnem. No i widzowie, najważniejsza jest teraz ta kusza, z której musimy kogoś tutaj przyciągnąć. No i wtedy go po prostu dojeżdżamy. No zobaczymy, czy to tak wyjdzie, jakbym chciał, czy raczej kurde nie. No raczej kurde nie wyjdzie tak, jakbym chciał. Ale plan jest naprawdę ambitny. Jednak to może w tym miejscu, widzowie, lepiej hulać, tak mi się wydaje. Tam było troszeczkę za dużo ludzi. Jeszcze sobie na przykład koba tutaj damy w to miejsce. No i czekamy sobie kulturalnie na shifcie. No najgorsze jest to, że jest aż minutowy cooldown na tą kuszę. Czajcie to, że aż przez minutę muszę czekać, żeby za kolejnym razem kogoś strzelić. No a tylko jest 25% na to, że kogoś tutaj po prostu przyciągnę do siebie. Więc no co, no ja czekam kulturalnie. Tulululululu. Ale go trafiłem, widzowie. Gościu po prostu wpadł w trapa idealnie i wydaje mi się, że tutaj... O, jednak źle to zrobiłem. O Jezu, ale miałem tutaj perfekcyjnego killa. Tylko, a, no tak, zabrakło tutaj tego. Źle zrobiłem, bo zrobiłem tego trapa tak, widzowie, że zabrakło tego górnego slota. Jeśli byłby ten górny slot, to chyba on by nie wyleciał, mam takie wrażenie, nie? No, ale miał farta naprawdę, no, niesamowitego. No tak, no, raczej by tak to chyba mu się nie udało wylecieć, mam wrażenie. Więc, no, niestety, mały błąd z mojej strony, ale wiecie, na czym to miałoby polegać? No, obawiam się, że kurde, nie dam rady nikogo zabić, kurde, przez tego trapa, nie? W sensie, no bo, no, największym problemem jest naprawdę ten cooldown, który jest całkiem spory, no bo, kurde, minuta aż czekania na to, żeby ta, a nie, jednak są 2 minuty czekania, aż ta strzała, czy kusza będzie może być ponownie użyta, no troszeczkę to trwa, dlatego ja się staram po prostu, wiecie, zmieniać CH, no i plus te 25% na to tylko, no nie pomaga, nie pomaga. Ciekawe, czy jest jakiś sposób na ominięcie tego, nie? No, ale chodzi o sam zamysł tego, widzowie, jak to wygląda, nie? No, najważniejsze w tym filmie i tak miało być to, że po prostu zarobiliśmy grube pieniądze na losowaniu runki, a reszta mnie tak szczerze średnio obchodzi, co się tutaj mogło wydarzyć, więc sobie dalej budujemy. No ja wiem, że jak zmieni się CH, no to tak naprawdę od nowa jest ten cooldown na kuszę, dlatego staram się tak zrobić, no ale żebym miał znowu 25% na to, żeby kogoś przyciągnąć i żeby to było 25% udane, no to wiecie, no bo jeszcze nie dość, że jest 25% na to, że go przyciągniecie, no to jeszcze muszę go trafić, no to to już nie jest takie hop, siup, talalala, nie? O, zabiłem tutaj jakiegoś ziomka dosłownie na 2 hity w secie Jokera, nie? Nawet nie miał to temu nieśmiertelności, więc nawet nie wiem czemu, ale no dziwne zagranie. Jeszcze pewnie napisze do mnie na MSG, że mu oddał itemki. Nawet bym się nie zdziwił takiego zachowania. No jak kurde, niech tutaj ktoś przyjdzie troszeczkę bliżej do mnie. Niech ktoś troszeczkę bliżej do mnie przyjdzie, ja go przyciągam kuszą znowu i siup, mamy killa, nie? Kurde, naprawdę jestem zły, bo tam byłoby perfekcyjne zabójstwo. Tutaj, widzowie, ostra po prostu transakcja wjeżdża. Zobaczcie, 2 runki siły dodatkowe, które tutaj mam, które przed chwilą wylosowałem oczywiście. No i tutaj jest ziomeczek, od którego po prostu się wszystko zaczyna. I tutaj patrzcie to, 8 rapy boksów za 2 runy siły po prostu wjeżdża jak złoto, więc tutaj no na tym odcinku naprawdę dość mocno się wzbogaciłem, nie ma co ukrywać, 43 rapy boksy na moim koncie i dodatkowo, widzowie, jeszcze jakaś kaska mi wpłynęła, ale mam inny pomysł, odłożę sobie znowu te itemy i pójdziemy na nasze szczęśliwe CH2 w tym momencie, no bo zrobiłem live'a, nie ukrywam, że troszeczkę pododawałem ludzi za donaty, w sensie za kaskę na serwerze, no i troszeczkę udało mi się kupić dodatkowych fragmentów, więc widzowie, no jeśli dzisiaj jest tak szczęśliwy dzień, no to chyba, no nie ma co przestać niszczyć tej pasy i lecimy dalej z tym, więc lecimy. Losowanie runki, zobaczmy, widzowie, ja znowu nie będę patrzył, co to są za runy, bo wydaje mi się, że to nie ma żadnego sensu. Okej, wypadła nam jakaś, lecimy dalej, kolejna i mam nadzieję, że uda mi się zrobić, nie, niestety mi zabraknie, kurde, troszeczkę, ale zrobimy jeszcze jedno losowanie. Kolejna runa, inna niż ta pierwsza, w porządku i lecimy, czy to będzie jeszcze raz inna, czy jakieś się podwoją? Szczerze, kurde, chciałem, żeby się podwoiły, to byłyby runy siły. Są 2 runy takie same, no czy to jest runa siły? Raczej, kurde, nie, więc widzowie,
widzowie, szybko trzeba dokupić 40 fragmentów jakoś tanio. Dobra, tu są jakieś za tyle. No i w sumie mamy, lecimy z jeszcze jednym, ostatnim losowaniem dzisiaj. I co to będzie? Co to będzie? Oby to była runka siły, błagam. Czy się potroi? Nie, to są dwie inne, więc dobra, klikamy. Może na samym początek tą ostatnią runę. Co ja kliknę, patrzę. Runa siły, dobra, jest jedna runa siły, więc jestem zadowolony, już runa życia. I dwie runy odporności, które są warte, widzowie, po miliard też. Dobra, szczerze, na tym filmie chyba zarobiłem 10 mil... Dobra, nie, dobra, przegiłem, 10 miliardów nie, ale no 3 runki siłki, no to jest ponad tam 1 200 000, dwie odporności, więc nawet jeszcze raz napiszę tego ziomka, mam jeszcze jedną, więc nawet możemy się z nim tutaj dobić, więc on chciał kupić jeszcze jedną tą runkę, więc szybko tutaj do niego napiszę, że jestem gotowy i kolejne 4 rapy boksy wbiją na moje konto. Ja pierdzielę, no jaram się naprawdę, widzowie, niesamowicie tym, co się w tym momencie wydarzyło. On tutaj jest pyk, szybko wymienimy się, runka siły, kolejna za 4 rapy boksy, no ja pierdzielę, ładnie, ładnie, dużo, dużo kaski wpadło, bardzo się cieszę z tego powodu, no nie będę ukrywał, widzowie, 47 rapy boksów aktualnie na moim koncie, plus te runy odporności, wydaje mi się, że byłbym w stanie wymienić jedna runa odporności za 3 rapy boksy, więc tak naprawdę kolejne 6 rapy boksów jestem w stanie sobie tutaj ogarnąć, chyba, bo runki odporności pole tutaj stoją, najtańsza runa odporności, widzowie, 885 milionów tak naprawdę, więc w sumie za tyle też ją wystawiamy, rynek wystaw 880 milionów, raz, no i zobaczymy, no wydaje mi się, że tutaj zejdzie na luzie, niech nam wpadnie tutaj, no ten 1 600 000, wydaje mi się, że jest duża szansa, że właśnie tutaj będzie, no i za to wszystko też chyba po prostu kupię te rapy boksy, chyba że kolejne fragmenty kosmosu, żeby zrobić po prostu dalsze losowanie, nie? Tak to wygląda, 47 rapy boksów, 16 kluczy do galaktycznej skrzynki, no musicie przyznać, widzowie, że robi to kurde wrażenie, nie? No nie ma co ukrywać, że nie, więc bardzo mi się jara, jakby się udało docisnąć do staka rapy boksów przed aktualizacją, nie? No to byłoby fajne. No i udało się, widzowie, wszystko się sprzedało, mamy 1 800 000 po prostu kaski, plus tyle tych rapy boksów, że naprawdę jestem w szoku, jak to wszystko fajnie dzisiaj poszło, cieszę się niesamowicie, teoretycznie mógłbym znowu kupić tam te fragmenty, widzowie, i kurde, liczyć na ten jakiś cud czy coś, ale czy jest sens, tak szczerze? No patrząc na te ceny, wydaje mi się, że jest sens. Dobra, czekajcie, ja pierdzielę, dobra, nie chciałem tego robić, naprawdę nie chciałem tego robić, ja byłem przygotowany na to, że ja po prostu tą kasę już sobie zainwestuję w rapy boksy i tyle z tego będzie, a ja sobie po prostu, widzowie, wjeżdżam i skupuję jak debil za 2 miliardy prawie jakieś fragmenty kosmosu, z których mi już nic nie wypadnie, bo wykorzystałem maksymalnie szczęście w dniu dzisiejszym. Tak szczerze, na maksa wykorzystałem szczęście dzisiaj, więc no co, ja szybko zmieniam sobie może tutaj pyk, staniemy sobie tak, o, klasycznie znowu, lecimy z openingiem, szybkie losowanie run, ja nic nie patrzę, mi nic nie obchodzi, znowu, otworzymy sobie wszystkie te runy, jakie mamy, jakieś fragmenty kosmosu jeszcze mam, nie, wylosujemy sobie wszystko, niech te runy po prostu sobie, wiecie, wypadą do EQ, zobaczymy co się stanie, no ja już nie liczę tak naprawdę na nic, nie, może jedna runa siły byłaby tak naprawdę fajna, ale to też nie jest jakiś tam mój obowiązek, szczerze powiedziawszy, mamy 3 różne książki, no i mi brakuje, widzowie, tutaj z tego co widzę, brakuje mi 11 fragmentów do kolejnego losowania, więc dobra, zrobimy to szybko, kupię takie 11, najtaniej 11, dobra, tu jest 10 i 1 muszę sobie kupić już tak normalnie, o, za tyle, przypuśćmy, no i robimy to losowanko i zobaczcie, widzowie, czy to będą 4 różne runy na sam koniec tego filmu, to byłoby ciekawe, szczerze, wydaje mi się, że jest taka szansa, jest, no to szczerze, jak są 4, no to na 100% tu jest jedna siła, patrzymy, mamy truciznę, lifestylu, odporności i spowolnienia, o Jezu, dobra, odporność niby wypadła, więc nie jest najgorzej, bo 800 milionów, ale no, wiadomo, mogło być, kurczę, lepiej, na pewno człowiek liczył na troszkę więcej, dobra, ja sobie to poodkładam, niech sobie te runy tutaj są, ja dziękuję za oglądanie tego filmu, widzimy się jutro, bo robimy Delinara.